Z czego to wynika, ta ogromna popularność Kleru? To znaczy, wiesz, bo wydaje mi się, ten film mi się bardzo podoba pod względem artystycznym, ale przecież wszyscy o tym wiemy. Znaczy, nie ma tam niczego nowego, niczego, co nie byłoby opisane, co nie byłoby znane na przykład nie tylko z Polski, ale z zagranicy. Ja mam nadzieję, że polskie społeczeństwo coraz bardziej się otwiera na tabu. W sensie coraz mniej tych tematów jest, a jeżeli są, to my musimy się z tabu rozprawić. Czyli nie ma tak, że po prostu, że to, co jest pod sułtaną, to jest, kurde, święte i tam nie ma prawa nikt zaglądać. Absolutnie nie. W ogóle powinniśmy zacząć od tego, że, kurde, ma być szlaban między Kościołem a państwem. Bo sytuacja w tej chwili jest taka, że nasz rząd, co przy każdej okazji po prostu robi laskę Kościołowi jeszcze z przełykiem. I robią to oczywiście, bo wiedzą, że to jest ich elektorat. Że jak po prostu Klecha Zambony, wiesz, powie, no to to jest święte dla tych ludzi, którzy tam, tych biednych, zagubionych ludzi, którzy tam przychodzą. Dla kogoś, kto zawodowo czy artystycznie zajmuje się blasfemią, no to ten sojusz ołtarza z tronem jest bardzo korzystny pod względem reklamowym. Mówiliśmy przed chwilą o reklamie. Ale mówiliśmy też o ambiwalencji i o rozdarciu. Zobacz na mój tutaj sygnet. Co on przedstawia? Opisz słuchaczom. To są dwie maski takie teatralne. No, a dla mnie to zawsze był symbol takiego dualizmu. Jestem chodzącą kontradykcją, czyli ja mam połowa jest taka, połowa jest taka. To tak jak z monetą, prawda? Zobacz, nie możesz rozdzielić orła od reszki, prawda? Nie możesz. A jednak jest to jedna moneta. Jestem taką właśnie monetą, ale nie wiem, nie zastanawiam się. Wolałbym żyć w sekularnym społeczeństwie, gdzie wiem, że jak płacę podatki, a płacę biście duże podatki co roku, dziesiątki, może setki tysięcy firma Behemoth przynosi. Ja wiem, że z tych pieniędzy po pierwsze idzie 500+, czyli kompletnie absurdalny w ogóle wymysł pisowski. I oczywiście też przecież Kościół jest z podatków opłacany, prawda? Nie. Kościół powinien być opłacany z dotacji wiernych tylko. I teraz, jeżeli statystyki są takie, że nie wiem, jakie są w tej chwili, bo tam cały czas spada oczywiście, na szczęście, ale 90 tam pewnie parę procent, może dzisiaj jest 80, mam nadzieję, to okazałoby się, że w Polsce katolików jest 20%, bo musisz zapłacić, żeby utrzymać swojego proboszcza, swojego klechę.